W małym miasteczku, gdzie życie toczyło się powoli i spokojnie, mieszkała Aneta. Była to spokojna kobieta w średnim wieku, która po śmierci męża pozostała sama w swoim domu. Mąż zmarł niespodziewanie kilka lat temu, pozostawiając Anetę z wieloma wspomnieniami, ale także z jednym tajemniczym zakazem – zakaz wstępu do garażu. Aneta miała na imię Antonina, lecz przyjaciele zwykli ją nazywać Anetą. Jej mąż Stanisław był dla niej nie tylko partnerem życiowym, ale również najlepszym przyjacielem i wsparciem przez wiele lat. Ich związek był pełen miłości, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Połączyło ich wiele wspólnych pasji i marzeń, które razem realizowali. Stanisław był dla Anety nie tylko mężem, ale także mentorem, który zawsze wspierał ją w jej działaniach i projektach. Ich życie było pełne radości, ale także trudności. Stanisław był osobą niezwykle pracowitą i ambitną. Przez wiele lat prowadził własną firmę budowlaną, która odnosiła sukcesy, ale również przynosiła wiele zmartwień i obowiązków. Pomimo tego, Aneta i Stanisław potrafili znaleźć czas dla siebie i dla swoich wspólnych pasji. Kochali podróże i często wyjeżdżali na wakacje, odkrywając razem nowe miejsca i kultury. Niestety, ich szczęśliwe życie zostało nagle przerwane tragicznym wypadkiem. Pewnego dnia, gdy Stanisław wracał z pracy, doszło do groźnej kolizji samochodowej. Mąż Anety został ciężko ranny i mimo desperackich prób lekarzy, zmarł w szpitalu tego samego wieczoru. Był to dla Anety ogromny szok i trauma, która na zawsze odmieniła jej życie. Po śmierci męża Aneta musiała stawić czoła samotności i żałobie. Codzienność stała się dla niej walką z bólem i tęsknotą za ukochanym mężem. Jednak nieoczekiwanie pojawiła się także tajemnica, którą Stanisław pozostawił za sobą, zakaz wstępu do garażu. To właśnie ta tajemnica stała się dla Anety źródłem niepokoju i ciekawości, która w końcu doprowadziła ją do podjęcia decyzji o odkryciu prawdy. Aneta zawsze była ciekawa, co tak naprawdę znajdowało się w garażu, który mąż pilnie strzegł przed nią. Jednak nawet po jego śmierci nie odważyła się naruszyć jego ostatniej woli. Mimo to, tajemnica garażu zawsze kusiła ją swoją nieuchwytnością. Od czasu śmierci Stanisława, Aneta miała trudności z pogodzeniem się z faktem, że nigdy nie pozna prawdy, która ukryta została za zakazanymi drzwiami. W dni powszednie, gdy w domu panowała cisza, a pustka odbijała się echem w każdym kącie, myśli o tajemnicy garażu stawały się coraz bardziej natarczywe. Przypominały jej o niej zarówno dni, kiedy razem z mężem wspólnie prowadzili swój dom, jak i chwile, gdy starała się zrozumieć, dlaczego Stanisław zdecydował się na tak drastyczne środki ostrożności. Czy to była kwestia bezpieczeństwa, czy może skrywał coś, co nie chciał, by Aneta odkryła? Wiele razy Aneta zbliżała się do drzwi garażu, ale zawsze cofała się w ostatniej chwili. Obawiała się, że otwarcie tych drzwi może oznaczać koniec ich wspólnych wspomnień, że mogłaby stracić jeszcze jeden kawałek męża, który pozostał w domu. Ale równocześnie nie mogła zapomnieć o tym, że Stanisław nie byłby w stanie przeszkodzić jej w odkryciu prawdy. Tajemnica garażu stawała się jak obsesja dla Anety. Często budziła się w nocy, myśląc o niej, wędrując w swoich snach po zakamarkach garażu, których nigdy nie widziała. Czasami, gdy słońce zachodziło za horyzont, a jej dom tonął w mroku, wydawało się, że drzwi garażu wołają ją do siebie, wabiąc swoją nieodpartą tajemnicą. Mimo wszystkich wątpliwości i obaw, Aneta czuła, że musi się zmierzyć z tą tajemnicą, że to dla niej jedyny sposób na pogodzenie się ze stratą męża i przezwyciężenie uczucia bezsilności. Jednak życie Anety zmieniło się, gdy zaczęła mieć problemy finansowe. Zmuszona była sprzedać dom wraz z jego zawartością. Decyzja ta była trudna, ale nieunikniona. Aneta postanowiła, że nadszedł czas, aby ostatecznie odkryć tajemnicę garażu. Odkąd Stanisław odszedł, Aneta starała się utrzymać swój dom i kontynuować życie, które razem z nim budowali. Ale życie samo nie oszczędzało jej trudności. Bez męża musiała radzić sobie ze wszystkim sama, a finanse zaczęły stawać się coraz większym problemem. Rachunki zaczęły się kumulować, a praca, którą Aneta miała, nie przynosiła już takich dochodów jak kiedyś. Sprzedaż domu stała się dla Anety nieuniknionym wyborem. Był to dom, w którym mieszkała z ukochanym mężem, w którym przeżyli wiele szczęśliwych chwil. Ale teraz stał się dla niej ciężarem, który musiała rzucić, by móc dalej iść do przodu. To było dla niej bolesne rozstanie z przeszłością, ale także szansa na nowy początek. Kiedy Aneta podjęła decyzję o sprzedaży domu, wiedziała, że musi uporać się również z tajemnicą garażu.
Nie mogła zostawić nowym właścicielom domu niewiadomej, która od dawna dręczyła ją i jej zmarłego męża. Postanowiła, że zanim odda klucze nowym mieszkańcom, odkryje prawdę, która od dawna ukrywała się za zamkniętymi drzwiami. Decyzja ta była dla Einetti punktem zwrotnym. Zrozumiała, że musi stawić czoła swoim obawom i w końcu rozwikłać tajemnicę, która zatruwała jej życie od śmierci męża. Było to nie tylko dla niej kwestią zrozumienia przeszłości, ale także znalezienia spokoju i możliwości rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu. Aneta przygotowywała się więc na niełatwą podróż do wnętrza garażu, w której mogła oczekiwać wiele niespodzianek i trudnych odkryć. Ale była gotowa. Gotowa, by rozwikłać tajemnicę, która przez lata zatruwała jej życie, i znaleźć wreszcie spokój, który od dawna pragnęła. Kiedy Aneta otworzyła drzwi garażu, jej serce zabiło mocniej. W pomieszczeniu panowała stłumiona atmosfera, a kurz osiadał na starych narzędziach i skrzyniach. Aneta ruszyła ku starym pudełkom, które leżały na półce w dalszym rogu. Wchodząc do garażu, Aneta poczuła, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Ściany były pokryte warstwą kurzu, a zapach stechlizny wypełniał powietrze. To miejsce, które kiedyś było centrum aktywności jej męża, teraz wydawało się opuszczone i zapomniane. Aneta kroczyła przez pokój, starając się opanować napływające emocje. Była tu po raz pierwszy od dnia śmierci Stanisława i każdy krok przywoływał wspomnienia z ich wspólnego życia. Kiedy dotarła do półki z narzędziami, zamarła. Tam, pośród starych kluczy, młotków i wkrętarek, leżały dwa zapomniane pudełka. Otwierając pierwsze pudełko, Aneta z trudem powstrzymała westchnienie. W środku znajdowały się stare książki, z których korzystał Stanisław podczas swoich majsterkowań. Były pokryte kurzem, ale wciąż emanowały zapachem starych stron i drewna. Aneta przypomniała sobie chwilę, kiedy siedzieli razem w garażu, rozmawiając i planując przyszłość. Drugie pudełko było cięższe, a jego zawartość sprawiała, że Aneta poczuła dreszcz emocji. Kiedy otworzyła je, jej serce prawie zamarło. W środku leżały stare fotografie, listy i drobne przedmioty, które od dawna zniknęły z domu. Były to pamiątki z ich wspólnych podróży, rodzinnych spotkań i szczególnych chwil, które Aneta myślała, że już straciła. Stojąc w samym środku garażu, Aneta poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Te pudełka były jak skarbnice wspomnień, które od dawna były dla niej utracone. Chociaż przeszłość wydawała się teraz tak daleka i niedostępna, to te pudełka przypominały Anecie o tym, że część Stanisława nadal pozostaje przy niej, choćby w postaci wspomnień i miłości, która ich łączyła. To odkrycie nie tylko wstrząsnęło Anetą, ale również otworzyło przed nią nowe możliwości. Była teraz bliżej poznania prawdy o mężu, która mogła odmienić jej życie na zawsze. Zdając sobie sprawę, że musi kontynuować swoje śledztwo, Aneta zabrała ze sobą pudełka, zamykając za sobą drzwi garażu. Ta podróż do przeszłości dopiero się rozpoczynała, a Aneta była gotowa na wszystko, co mogłoby jej przynieść. Wśród starych przedmiotów Aneta znalazła listy, które mąż pisał, kiedy był jeszcze młody. Były to listy do niej, opisujące ich wspólne marzenia i plany na przyszłość. Odkryła także zdjęcia z ich młodzieńczych lat, które wzruszyły ją do łez. Listy, które Aneta znalazła, były jak odkurzone klejnoty z ukrytego skarbca. Kiedy rozwinęła pierwszy z nich, uświadomiła sobie, jak bardzo Stanisław kochał ją od samego początku. W słowach zapisanych na żółtawym papierze tkwiła bezgraniczna miłość i zaufanie. W każdym zdaniu widniała obietnica wspólnego życia, pełnego radości i wspólnych sukcesów. Aneta czytała listy ze wzruszeniem, śledząc rozwój ich miłości na przestrzeni lat. Od pierwszego spotkania, przez wspólne podróże i wydarzenia życiowe, po obietnice na przyszłość. To były listy, które miały moc przypomnienia, że miłość Stanisława była wieczna i nieśmiertelna, nawet po jego śmierci. Zdjęcia, które Aneta odnalazła wśród starych pamiątek, były jak okno do przeszłości. Patrząc na nie, Aneta przeniosła się w czasie do chwil, które razem spędzali. Były to fotografie z ich pierwszej randki, z podróży po Europie, z uroczystości ślubnych i rodzinnych spotkań. Każde zdjęcie było pełne uśmiechów, gestów miłości i wspólnych emocji. Wzruszenie ogarnęło Anetę, gdy dostrzegła na jednym z zdjęć siebie i Stanisława, trzymających się za ręce na tle zachodzącego słońca. To był ich pierwszy wspólny wyjazd po ślubie, a uczucie, które ich wtedy łączyło, było tak silne, że mogło roztapiać lód. Aneta nie mogła powstrzymać łez, które zaczęły spływać po jej policzkach.
Te zdjęcia przypominały jej o szczęściu, które miała z mężem, ale także o bólu straty, który musiała teraz znosić. Odkrycie tych listów i zdjęć było dla Inety jak powrót do czasów, gdy wszystko wydawało się możliwe, gdy miłość mogła pokonać wszelkie przeszkody. Ale jednocześnie było to także przypomnienie o stracie i żalu, które Aneta musiała teraz znosić. To był moment refleksji nad tym, co było i co mogło być, ale także moment, który zmotywował Anetę do kontynuowania swojej podróży w poszukiwaniu prawdy i zrozumienia. Gdy Aneta przeszukiwała kolejne pudełka, jej wzrok padł na stary zegarek na półce. Był to stary zegarek kieszonkowy, który zawsze kojarzył jej się z mężem. Kiedy go wzięła w ręce, usłyszała cichy stukot. Zegarek był jednym z tych przedmiotów, które towarzyszyły Stanisławowi przez wiele lat. Aneta pamiętała, jak zawsze miał go przy sobie, nosił go zawsze w kieszeni marynarki lub spodni. To był dla niej symbol jego punktualności, ale także pewnego rodzaju spokoju i stabilności, które przynosił do ich życia. Kiedy Aneta wzięła zegarek w dłonie, poczuła, jak jego ciepło przenika przez skórę. Był to moment, który przywodził na myśl wiele wspomnień, chwile spędzone razem z mężem, ważne rozmowy, które mieli, czy wspólne wyjazdy, kiedy Stanisław sprawdzał czas, patrząc na swoją starą godzinę. Ale to, co zauważyła Aneta, kiedy przyjrzała się zegarkowi bliżej, sprawiło, że zamarła w bezruchu. Wskazówki zegara poruszały się, choć zegarek był nieaktywny od lat. Aneta spojrzała na nie z niedowierzaniem, próbując zrozumieć, co się dzieje. Ale nie było to możliwe. Jak to było możliwe, że zegarek, który stał nieruchomo od czasu śmierci Stanisława, teraz nagle zaczął działać? Zastanawiając się nad tym, Aneta przypomniała sobie słowa męża, które raz powiedział jej w tajemniczy sposób: czas to nasz największy sojusznik. Te słowa zawsze budziły w niej tajemnicze uczucie, że Stanisław znał coś więcej niż mówił. Czy zegarek był kluczem do tej tajemnicy? Zegarek miał ukrytą skrytkę, którą Aneta odkryła przypadkiem. W niej znajdował się stary notes i spora suma pieniędzy, zawiązany sznurkiem. Kiedy otworzyła go, odkryła kolejną warstwę tajemnicy związanej z życiem męża. Gdy Aneta zobaczyła ukrytą skrytkę, jej serce zabiło mocniej. To było jak odkrycie ukrytego skarbu, który mógł zmienić wszystko, co dotychczas wiedziała o swoim mężu. Ostrożnie, z delikatnością godną archeologa, rozwiązała sznurek i otworzyła notes. Wewnątrz znajdowały się strony pokryte starą, nierówną czcionką. To były notatki, które Stanisław prowadził przez lata, nieśli w sobie historię jego życia, myśli i uczuć. Aneta wzdrygnęła się, gdy przeczytała pierwsze zdanie: jeśli kiedyś znajdziesz ten zegarek, oznacza to, że nadszedł czas, by poznałaś prawdę. Jej ręce drżały, gdy przeglądała kolejne strony notatnika. Były tam wpisy datowane z różnych okresów życia Stanisława, od młodych lat, przez czas ich małżeństwa, aż po ostatnie dni przed jego śmiercią. W notatkach opisywał swoje marzenia, obawy, plany, ale także tajemnice, których Aneta nigdy by się nie spodziewała. Najbardziej zaskakujące było znalezienie opisu ukrytej skrytki. Stanisław wspominał o niej jako o miejscu, w którym przechowywał ważne dokumenty i pieniądze, ale także jako o swoim prywatnym schowku, w którym chował rzeczy, o których nie chciał mówić. To był dla Inety szok, że jej mąż mógł mieć tak wiele tajemnic, których nie dzielił się z nią. Kiedy Aneta przeglądała kolejne strony notesu, zamarła na widok sporej sumy pieniędzy. Była to kwota, której nie była w stanie sobie wyobrazić. To było jak odnalezienie skarbu, który mógł rozwiązać wszystkie problemy finansowe, które ją dręczyły od lat. Ale to, co jeszcze bardziej wstrząsnęło Anetą, było to, co przeczytała na ostatniej stronie notatnika. Stanisław pisał tam o swojej chorobie, którą ukrywał przed nią przez wiele lat. To był powód, dla którego tak bardzo pilnował zakazanego garażu, a także dlaczego zostawił tak wiele tajemnic, które teraz Aneta odkrywała. Ta skrytka była dla Inety jak otwarcie puszki Pandory, wypełniona nadziejami, ale także tajemnicami i bólem. To odkrycie nie tylko zmieniło jej postrzeganie życia i śmierci męża. Notatki w notesie opisywały sekretne spotkania męża z grupą ludzi, o których Aneta nigdy nie słyszała. Były tam też wspomnienia z podróży, których mąż nigdy nie dzielił się z nią. Aneta była zdezorientowana i zaniepokojona. Aneta czytała notatki w notatniku ze wzrastającym niepokojem. Strony były wypełnione zapiskami, które otwierały przed nią zupełnie nowy świat, którego nigdy wcześniej nie znała. Stanisław opisywał spotkania z tajemniczymi ludźmi, o których Aneta nie miała pojęcia.
Ich rozmowy były pełne aluzji i niejasnych wskazówek, które sprawiały, że Aneta czuła się jak w środku skomplikowanej intrygi. Niektóre notatki opisywały podróże, których mąż dokonywał bez jej wiedzy. Były to wyjazdy do egzotycznych miejsc, które Aneta nigdy nawet nie śniła, że jej mąż odwiedził. To odkrycie wstrząsnęło nią do głębi. Jak to możliwe, że przez lata Stanisław ukrywał przed nią tak wiele rzeczy? Czy była to tylko część jego tajemnic, czy może istniało coś więcej, o czym Aneta nie miała pojęcia? Z każdą kolejną stroną notatnika, Aneta coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że jej mąż był zupełnie inną osobą, niż się spodziewała. To nie był tylko miły i kochający mąż, który zawsze był obok niej. To był człowiek, który miał swoje własne tajemnice, swoje własne życie, które prowadził poza wzrokiem Einety. Zdezorientowana i zaniepokojona, Aneta zastanawiała się, co jeszcze ukrywał Stanisław przed nią. Czy to, co odkryła w notatniku, było tylko wierzchołkiem góry lodowej? Czy mąż miał jeszcze większe tajemnice, które teraz pozostawały nieodkryte? Te tajemnicze notatki były dla Einety jak zagadka, której nie mogła rozwiązać. Wciąż analizując ich treść, Aneta czuła, że musi zgłębić prawdę, której teraz była na tropie. Musiała odkryć, co tak naprawdę działo się w życiu jej męża, nawet jeśli miało to zburzyć wszystko, w co dotąd wierzyła. Aneta zdecydowała się szukać odpowiedzi na pytania, które od dawna ją dręczyły. Rozpoczęła własne śledztwo, próbując dowiedzieć się więcej o tajemniczych działaniach męża. Wkrótce odkryła, że jej mąż był zaangażowany w grupę przestępczą, że tak naprawdę nigdy nie pracował w biurze tak, jak jej mówił. Po odkryciu notatek, Aneta poczuła, że musi zgłębić tajemnicę, która otwierała się przed nią. Postanowiła podjąć się zadania, które zdawało się niemożliwe, dotarcie do prawdy o życiu jej zmarłego męża. Nie mogła już dłużej ignorować faktów, które teraz znała. Musiała się zmierzyć z prawdą, nawet jeśli miała to oznaczać konfrontację z rzeczywistością, której nie potrafiła sobie wyobrazić. Rozpoczęła własne śledztwo, przeszukując notatki, dokumenty i pamiątki, które znalazła w garażu. Z każdym kolejnym krokiem zbliżała się do odkrycia prawdy, ale jednocześnie czuła się coraz bardziej zagubiona. To, co odkrywała, burzyło jej dotychczasowe wyobrażenie o mężu i ich wspólnym życiu. Stopniowo, dzięki swojej determinacji i uporowi, Aneta zaczęła łączyć poszczególne elementy zagadki. Odkryła, że spotkania opisane w notatkach były częścią działalności Stanisława w grupie przestępczej. To była prawda, której nigdy nie przypuszczała, że mogłaby się dowiedzieć. Jej mąż, który zawsze wydawał się być prawy i uczciwy, był w rzeczywistości zaangażowany w nielegalne działania, które wykraczały daleko poza granice prawa. Odkrycie tej prawdy było dla Einety jak cios. Czuła się, jakby ziemia zniknęła spod jej stóp, pozostawiając ją w wirze chaosu i dezorientacji. Jak mogła być tak naiwna, żeby nie zauważyć prawdziwej natury męża? Jak mogła wierzyć w jego kłamstwa przez tyle lat? Ale nawet bardziej przerażające było to, że Stanisław nigdy nie pracował w biurze tak, jak jej mówił. To było kolejne kłamstwo, które sprawiło, że Aneta zaczęła zastanawiać się, co jeszcze ukrywał jej mąż. Czy wszystko, co wiedziała o nim, było kłamstwem? Czy to, co pozostało z ich wspólnego życia, było tylko złudzeniem? Konfrontacja z prawdą była dla Einety jak uderzenie pioruna w spokojne niebo. Nie mogła już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Musiała zmierzyć się z rzeczywistością, nawet jeśli miała to oznaczać rozpad dotychczasowego życia i tożsamości, które znała. W miarę jak Aneta zagłębiała się w tajemnice, odkrywała coraz więcej niebezpieczeństw. Okazało się, że mąż miał wrogów, którzy nie wahali się przed żadnymi środkami, aby chronić swoje interesy. Aneta zaczęła czuć, że jej życie jest zagrożone. Z każdym kolejnym krokiem w śledztwie, Aneta stawała się coraz bardziej świadoma groźby, która nad nią wisiała. Odkrycie, że jej mąż był zaangażowany w nielegalne działania, przyniosło ze sobą nie tylko szok, ale także niebezpieczeństwo, którego nie była w stanie zignorować. Mąż Einety miał wrogów, ludzi, którzy nie wahali się przed niczym, aby chronić swoje interesy i ukryć swoje tajemnice. Aneta zaczęła odnotowywać dziwne zdarzenia wokół siebie, nieznajome postacie obserwujące ją z daleka, tajemnicze telefony bez głosu, a nawet niewyjaśnione awarie w jej domu. To wszystko sprawiło, że Aneta poczuła się, jakby była w pułapce, otoczona przez niebezpieczeństwo, które mogło czyhać na nią z każdej strony. Działając na własną rękę, Aneta weszła na teren, który był niebezpieczny.
Nie była detektywem ani agentem specjalnym, ale musiała działać szybko i sprawnie, aby odkryć prawdę i zabezpieczyć swoje życie. Ale im bardziej zagłębiała się w tajemnicę, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że mogła być na celowniku tych samych ludzi, którzy mieli interes w ukryciu prawdy o jej mężu. Codzienne życie Einetti zamieniło się w walkę o przetrwanie. Nie mogła ufać nikomu, nawet tym, którzy pozostawali blisko niej. Każdy krok, każda decyzja, każde słowo mogły być kluczem do przetrwania lub do zguby. Ale Aneta nie mogła się poddać. Musiała kontynuować swoją misję, nawet jeśli miało to oznaczać stawienie czoła niebezpieczeństwu, które ją otaczało. Czuła, że czas pracuje przeciwko niej, że każda chwila zwłoki może być jej ostatnią. Strach ogarniał Anetę coraz bardziej. Każdy cień, każdy szmer sprawiał, że jej serce biło jak oszalałe. Nie mogła spać, nie mogła jeść. Obecność w jej własnym domu stawała się dla niej nie do zniesienia. W końcu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, zdecydowała się na drastyczny krok, wyprowadzić się z domu. To było trudne, bo to miejsce było dla niej domem przez wiele lat. Ale teraz, gdy dom stał się miejscem niepokoju i strachu, Aneta wiedziała, że musi odejść. Pakowała swoje rzeczy po cichu, patrząc na każdy przedmiot z nostalgią i bólem. Ale nie było już odwrotu. W miarę jak wkładała swoje ubrania i pamiątki do walizek, czuła się jakby odchodziła od części siebie. Ale w tej chwili zdrowie i życie miały dla niej większą wagę niż jakiekolwiek wspomnienia. Musiała odejść, musiała znaleźć spokój i bezpieczeństwo, gdzieś daleko od tego miejsca, które kiedyś nazywała domem. Aneta nie wiedziała, dokąd zmierzać. Nie miała planu, nie miała pewności. Wiedziała tylko jedno, musiała szukać prawdy, ale teraz musiała to robić z dala od miejsca, które mogło być pod stałą obserwacją. Postanowiła zacząć od nowa, na obczyźnie, gdzieś daleko od swojej dotychczasowej rzeczywistości. Kiedy opuszczała swój dom po raz ostatni, spojrzała na niego z melancholią i smutkiem. To było miejsce, które kiedyś było pełne radości i miłości, ale teraz stało się przerażającą pułapką. Zamykając za sobą drzwi, Aneta zdecydowała się odciąć od przeszłości i skoncentrować się na przyszłości. Musiała szukać prawdy, musiała chronić swoje życie, nawet jeśli miało to oznaczać rozpoczęcie od nowa, w nieznanych okolicznościach. Wsiadając do swojego samochodu, Aneta spojrzała w niebo. Była gotowa na to, co miało nastąpić. Była gotowa na walkę, na poszukiwanie prawdy, nawet jeśli miało to być najtrudniejsze zadanie, jakie kiedykolwiek podjęła. W końcu Anecie udało się rozwikłać większość tajemnic związanych z życiem męża, aż w końcu dotarła do prawdy, której od dawna szukała. Nie było to łatwe, pełne przygód i niebezpieczeństw, ale teraz, kiedy wszystko stało się jasne, Aneta poczuła olbrzymią ulgę. Odkrycie, że jej mąż mógł nie umrzeć śmiercią naturalną, było jak grom z jasnego nieba. To była prawda, której Aneta nigdy by się nie spodziewała, ale teraz musiała się z nią zmierzyć. Choć nie wszystko było łatwe do zaakceptowania, Aneta wiedziała, że to odkrycie było kluczem do zrozumienia całej historii. Teraz mogła spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy. Zdając sobie sprawę, że przeszłość nie może zostać zmieniona, Aneta postanowiła skupić się na przyszłości. Zamykając drzwi garażu, wiedziała, że teraz mogła spojrzeć w przyszłość z nadzieją i pewnością. To był moment przełomowy, moment, w którym Aneta mogła pozostawić za sobą tajemnice i niepewności, które ją dręczyły, i rozpocząć nowy rozdział swojego życia. Decyzja o rozpoczęciu nowego życia była trudna, ale Aneta czuła, że teraz miała szansę na nowy początek. Być może nie wszystko było idealne, być może wciąż pozostały pytania bez odpowiedzi, ale teraz Aneta czuła się gotowa, by podjąć wyzwanie i stworzyć sobie nową przyszłość. Wsiadając do swojego samochodu, Aneta spojrzała w przód, pełna nadziei i determinacji. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale teraz miała wiarę, że będzie w stanie sobie poradzić z każdym wyzwaniem, jakie się pojawi. Otwierając nowy rozdział swojego życia, Aneta była gotowa na wszystko, co miało przynieść jej nowy początek.